Dziś uwaga skupia się na debiutancie. Bohater transferu zagra w wyjściowym składzie. Zapraszamy na transmisję. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dzisiaj spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Stawka duża, liczba miejsc ograniczona. Zapowiada się naprawdę ciekawy mecz. Islandia zmierzy się z naszą drużyną narodową. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Milik. Arkadiusz Milik przy piłce, a bramka Ewala coraz bliżej. Dobra centra, w szesnastkę. Nie warto tu ryzykować, wybija piłkę. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. I rozpoczniemy grę od bramki, a wyglądało to nieźle. Piotr Zieliński to taka postać, od której wiele może zależeć w kontekście przebiegu spotkania. To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym driblerem, pewnym siebie, świetnie wyszkolonym technicznie. Tacy gracze są prawdziwą zmorą obrońców. I będziemy mieli rzut rożny. Ośrodkowanie Zielińskiego, mocna górna piłka. Piłka mija bramkę. Kiepski to był strzał głową. No, można było znacznie więcej wycisnąć z tej sytuacji strzeleckiej. Wystarczyło lepiej się złożyć do tego strzału. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Zieliński przyjmuje piłkę. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ależ zmarnowana teraz sytuacja. Czy można nie strzelić z takiej odległości? Uderzenie było nędzne, ale trzeba chyba pochwalić dobre ustawienie i samą interwencję. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? I widzimy, chorągiewkę w górze. Minimalny teraz był ten spalony. Tomku, niewiele zabrakło, ale warto podkreślić czujność na linii. Karol Linetty. Piotr Zieliński. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. I Piątek. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. Piotr Zieliński z rzutu rożnego. Ta akcja nie przynosi powodzenia, ale będzie jeszcze rzut rożny. Daleka piłka z rogu. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale.
Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Piłka trafia za linię końcową po rykoszecie. Mamy więc rzut rożny. No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Głęboko w pole karne zagrywa. Za chwilę ponowią próbę z rzutu rożnego. Wrzuca w okolice 11 metra. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Sigurdsson ma teraz piłkę. Mają okazję wyprowadzić. Broni. Takimi strzałami nie zagrożą. Liczby nie kłamią. Obie ekipy praktycznie nie są w stanie dojść do sytuacji strzeleckich. Mam nadzieję, że coś tu się zmieni i jeszcze zrobi nam się mecz. Piotr Zieliński. Rebus. Piątek. Krzysztof Piątek. I teraz piłka do Arka Milika. Spójrzmy, Piotr Zieliński. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję. Stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Arkadiusz Milik. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Dali mu miejsce, może stąd dośrodkować. Znakomicie przecięte dośrodkowanie od razu. Pochwały trenera i kolegów z drużyny. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. I przy piłce Sigurdsson. Teraz ładne podanie otwierające, warto to wykorzystać. Zdecydowanie, ale czysto. Jest czas, jest miejsce, można centrować. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Piotr Zieliński. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Siła uderzenia była imponująca, ale to wszystko. No cóż, nie najlepszy to sposób wykończenia akcji.
zmiana teraz w ekipie Polaków. Zieliński, Piotr Zieliński, Kesz, podanie do Krzysztofa Piątka, podanie do Zielińskiego, podanie dociera do linek tego. Ulala, co za refleks, bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił, strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. W okolice jedenastki teraz wrzuca. On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwonych. Piotr Zieliński z rzutu rożnego. Zablokowany ten strzał. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Doskonała okazja i gol! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Biało-czerwoni mają prowadzenie. Trzeba tylko je obronić. Cudowna piłka, spójrzmy. Obiecująco to wyglądało, ale jest spalony. No tak, moim zdaniem podanie było idealne, ale nie wolno tak wyrywać do przodu. Trzeba było zaczekać, lepiej wymierzyć moment do ataku. Dobrze, że gra na granicy spalonego, ale musi być po właściwej stronie. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Aj, wyglądało to iście komicznie. Takie błędy nie powinny się przytrafiać nawet dzieciom. Karol Linetty. Milik. Arkadiusz Milik. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Prowadzą różnicą jednej bramki, ale mają teraz rzut rożny. Na pewno spróbują podwyższyć wynik i zamknąć ten mecz. Zmiana teraz w ekipie Polaków. W
Dośrodkowanie Zielińskiego. Mocna, górna piłka. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Gylfi Sigurdsson. Patrzę na zegarek. To już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Strzał taki, jakby to uderzenie miało stadion zburzyć, ale zabrakło precyzji. Dystans był spory, ale zawsze trzeba próbować chociaż trafić w światło bramki. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Jednobramkowe prowadzenie w końcówce bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny, postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Na 11 metr z rogu. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Końcowy gwizdek, drodzy Państwo. Dobry występ drużyny gości. Wywożą stąd cenne zwycięstwo. Ależ to było wyrównane spotkanie. Tak naprawdę żadna z drużyn nie zasługiwała na porażkę. Tym większe wyrazy uznania dla zwycięskiej ekipy.